daleko sobie teraz wypuścił piłkę. Dwóch na dwóch, wychodzą Leszczynianie. Konkol, Konkol! Interwencja Artura Kuźmy. Koryzanko. Bondar! Ależ błąd teraz gospodarzy przy wyprowadzeniu piłki Daniel Gadziego Garcia. Wojwumaki ryzykownie, błąd golkipera Leszna. Zablokowany Mateusz Wanat. Właśnie sam poszkodowany będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Rzemiaka przepuścił, Konkol, zejście na lewą nogę, interwencja Artura Kuźmy. Podopieczni Adriano Ribeiro. Pawlak, Pawlak! Mamy bramkę, ależ błąd! Antiego Koivumaki, 1-1 w Przemyślu! Konkol. Gadziego, kolejna strata. Ale jeszcze odebrał piłkę Daniel Gadziego Garcia, Gadziego, Gadziego! Gadziego! 2-1! Indywidualnie zrobił to sam Daniel Gadziego Garcia! Kolejne przewinienie. Żółta kartka dla Daniela Gadziego Garcia. Łebit czy Koivumaki? Łebit! Nie trafia Jarosław Łebit! Jakub Konkol, ależ huknął potężnie! Gadziego, gdzieś tam została mu piłka pod nogą. No i mamy kolejny faul i kolejny przedłużony rzut karny. No i co wydarzy się teraz? Uderzenie! 2-2! Damian Dębski doprowadza do wyrównania! Gadziego poradził sobie. Gadziego indywidualnie! Nie ma gwizdka sędziego w tej sytuacji! Trochę gry w powietrzu. Sebastian Pawlak. Pawlak utrzymał piłkę w boisku. Zobaczmy. Tangarife. Tangarife, zejście do środka! Tangarife, Restrepo! 3-2 dla grupy inwestycyjnej ma lepszy. José Luis, Tangarife, Restrepo! Daniel Gadziego Garcia, Gadziego. Gadziego ukradł te kilka ostatnich sekund. No i koniec, koniec tego spotkania. 3-2. Grupa inwestycyjna ma lepszy. Arcoft Leszno pokonuje Eurobus Przemyśl.